W dniu wczorajszym około godziny 18 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu odebrał zgłoszenie, że od strony Słupi w kierunku Rawicza jedzie pojazd marki Opel, którego kierowca może znajdować się pod działaniem alkoholu. Skierowany na miejsce patrol nie zdążył zatrzymać tego pojazdu, gdyż kierowca tego pojazdu uderzył w drzewa, następnie wpadł do pobliskiego rowu. Kierowcą tego pojazdu okazał się 66-letni mieszkaniec Żołędnicy. Badanie trzeźwości u niego wykazało 1,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Na miejscu zostało zatrzymane temu kierowcy prawo jazdy oraz samochód został zabezpieczony na parking ostrzeżony.